Około 550 mieszkań dla Wałbrzyszan powstanie na nowym osiedlu pod Chełmcem. Pierwsi mieszkańcy wprowadzą się tu prawdopodobnie w 2021 roku. Przygotowania do budowy osiedla pod Chełmcem już się rozpoczęły. Ma ono powstać przy ulicy Piasta. W planie jest budowa około 550 mieszkań. Budynki na nowym osiedlu mają być pięciokondygnacyjne i będą wyposażone w windy. Budowa osiedla wiąże się z przebudową ulicy Piasta lub zbudowaniem nowej drogi. Budowa rozpocznie się prawdopodobnie pod koniec tego roku i potrwa od 2 do 3 lat. Pierwsi mieszkańcy wprowadzą się więc do swoich lokali prawdopodobnie w 2021 roku. 15 nowych ratowników będzie udzielać pierwszej pomocy w gminie Walim. Zostali przeszkoleni i są gotowi do działania. Co trzeba zrobić, by zostać ratownikiem? Kwalifikacji nie trzeba mieć żadnych, a ratownicy w gminie Walim wzięli się stąd, że członkowie Polskiego Towarzystwa Medycyny i Ratownictwa Górskiego szukaliśmy. Zainteresowanie wójta gminy spowodowało to, że tych 15 osób ukończyło takie szkolenie. Ratownicy muszą przede wszystkim wiedzieć, co robią i rozpoznawać stan zagrożenia życia. Z czym będą zmagać się najczęściej? W przypadku tych szkoleń tu szczególny nacisk, czy właściwie dodatkowa rzecz, która była, to była umiejętność rozpoznawania odmrożeń kończyn. Jesteśmy terenem i atrakcyjnym, czy turystycznie, czy również i sportowo dla biegaczy, rowerzystów, dla narciarzy. Może u nich częściej dochodzi do odmrożeń. Rewitalizacja, mimo niezaprzeczalnych zalet, niesie też ze sobą inne skutki. Często pod nowymi elewacjami znikają stare poniemieckie napisy. Wiele z takich miejsc zostało mocno nadgryzione zębem czasu, jak na przykład napis Waldenburg na schodach przy ulicy Rzecznej i analogiczny napis na budynku naprzeciwko kościoła pod wezwaniem Aniołów Stróżów. Napisy podlegają ochronie konserwatorskiej, jednak jak poinformowano nas w Obrzyskiej Delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, napisy mają wartość historyczną, są fotografowane i archiwizowane. Ale nie ma potrzeby zachowywania na przykład napisu informującego o tym, że w danym miejscu znajduje się restauracja, skoro od lat jest tam fryzjer. W Wałbrzychu miejsc, gdzie takie napisy się znajdują, jest co najmniej kilkanaście. Jak uważacie, czy powinny nadal znajdować się w przestrzeni publicznej?